Witajcie na kanale MathyMagic. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak wyprowadzić równania parametryczne na cykloidę oraz obiecałem, że obliczymy sobie pole powierzchni właśnie pod cykloidą. I nadal mam zamiar dotrzymać tego słowa, natomiast stwierdziłem, że ten odcinek trwałby zbyt długo, gdybym miał to wszystko razem zebrać i nie mógłbym poświęcić wystarczająco czasu na tam niektóre z tych kroków, dlatego postanowiłem rozbić to na dwa odcinki i dzisiaj pokażę Wam jedną całkę, a resztę dokończę w kolejnym odcinku. Całką, którą będziemy potrzebować do tego, jest całka z kosinusa x do kwadratu. Jest to całka, która będzie określona od właśnie zera tutaj do tego końca. Jak daleko, jaki jest ten dystans? Pamiętacie, jak powstała cykloida? Cykloida powstała od toczenia się okręgu, prawda? Czyli ten dystans będzie nic innego niż obwód naszego okręgu. O ile dobrze pamiętam, to przyjęliśmy sobie, że jego promień będzie R, prawda? Czy A raczej, bo R było równe A. Więc ten obwód okręgu 2 razy pi razy R, czyli w naszym przypadku A. No i połowa tego w takim razie będzie pi A. I będę zainteresowany całką właśnie od 0 do 2 pi, bo dla samego takiego przyjęcia, żeby było łatwiej, stwierdzimy, że promień będzie równy 1. No i tak jak obiecałem, pokażę Wam na dwa sposoby. Pierwszy sposób to pewnie taki, który wszyscy znają, taki, którzy Wam, nauczyciele Was uczą od razu, za pierwszym razem, gdy macie kosinus do kwadratu. Mówią, hej, pamiętacie z trygonometrii taką formułę, taki wzór, który obniża potęgę od kosinusa? Pamiętacie to wszystko? Jeśli nie, to teraz Wam przypomnę. Pamiętacie taki wzór na kosinus do kwadratu? Czasami niektórzy autorzy podają ten wzór, gdy już pomnożą przez jedną drugą tutaj w nawiasach, ale mi się to teraz przyda, bo można jedną drugą wystawić przed całkę i zająć się tymi tutaj osobnymi częściami. Więc jedna druga idzie przez całkę, a całka będzie z 1dx oraz kosinus 2x. No i teraz mamy dwie piękne całeczki. Ta już jest właściwie załatwiona. Całka z dx to jest po prostu x. Nie ma tu żadnej magii. Natomiast co zrobić z kosinusem 2x? Pamiętajcie, że tutaj musicie mieć zawsze tylko po prostu jedną zmienną. Kosinus na przykład z u. Czyli proponuję, żeby zamienić 2x jako zmienną u. Musimy jeszcze zamienić dx jakoś, czyli będziemy musieli wziąć pochodną tutaj. Więc du będzie pochodna z 2x, czyli 2, prawda? Czyli du równa się 2dx. No i te dx już tutaj będzie mogło być zastąpione, tylko że problem mam z tą dwójką, prawda? Przydałaby się tu jakaś dwójka jeszcze. Jakby tu była jakaś dwójka, wtedy mogę ją zastąpić to wszystko przez z du. Więc a czemu nie? A wrzucę sobie tutaj tą dwójkę. Można? No oczywiście nie, bo jeżeli coś mnożysz przez 2, to musiałbyś również podzielić przez 2 właśnie po to, żeby zachować ten balans. Więc teraz już mamy tutaj, to jest nasze du, a to jest kosinus z u. I takie postawienie na pewno upraszcza sprawę. Zapiszmy teraz wszystko. Dobra, policzmy to. W takim razie tutaj x staje się 2pi minus 0, czyli po prostu jest to 2pi. Całka z kosinusa jest to sinus u w tym wypadku. No ale po co mam pisać u, tylko będę tracił mazak. Przecież chodzi na samym końcu o to, żeby napisać to jako x, więc napiszę to jako sinus 2x. No i teraz moglibyście kontynuować tutaj. Wiadomo, trzeba by podstawić za x 2pi. No jak tak podstawisz, to masz sinus 2 razy 2pi, czyli sinus 4pi na sinus, co pi staje się zerem, czyli to byłby 1 druga razy 0, no jak postawisz to 0, to sinus 0 jest również 0, czyli ta cała część to jest oczywiście 0, czyli na samym końcu powstaje nam, pozostaje nam pomnożyć 1 druga razy 2pi, czyli pi. Teraz pokażę Wam drugą metodę, tak zwaną całkowanie przez części. W całkowaniu na części bierzemy tutaj pochodną z u oraz całkowanie z dv i wtedy tam pomoże, żeby rozbić tą całkę na jakieś tam może coś łatwiejszego z tego wyjdzie. Czyli jaka jest pochodna z kosinusa? To jest ujemny sinus. A jaka jest całka z kosinusa? Jest to oczywiście sinus.
Napisałem tylko na czerwono wzór na całkowanie przez części dla tych, którzy może nie wiedzą albo nie pamiętają. Jeżeli mamy całkę z U DV, można by to rozbić na U razy V minus całka z VDU. I chodzi o to w tej metodzie, że całka z VDU może być czasami prostsza niż całka z UDV. Prawda? Więc zacznijmy może powoli. Tutaj U razy V, czyli w naszym wypadku cosinus X razy sinus X. Całka z VDU, czyli całka z V, czyli sinus X razy DU, w naszym wypadku minus sinus X, czyli sinusy się mnożą, no i ten minus z przodu będzie musiał zmienić ten minus na plusik, czyli można by zapisać plus sinus x do kwadratu. No dobra, i ktoś może powiedzieć, ok, hola hola, przecież to wygląda, to jeszcze można jakoś policzyć, ale to wcale nie jest prostsze niż od tego, co zaczęliśmy, prawda? No cóż, dajmy jeszcze temu chwilę. Pamiętacie, jak mówił Churchill, jeżeli idziecie przez piekło, to idźcie dalej, może wyjdziecie, więc policzmy może to. Sinus na 2pi, to już wiemy, co to jest, 0, prawda? Już to wiedzieliśmy z poprzedniej tej części. Sinus na 4pi jest 0, sinus na 2pi jest 0, czyli ten kosinus nie będzie miał znaczenia, to będzie 0, minus sinus na 0 jest również 0, więc to całość jest równe 0, więc to się fajnie upraszcza. Natomiast sinus do kwadratu x, może pamiętacie tak zwaną chyba jedynkę trygonometryczną, prawda? Że sinus do kwadratu plus kosinus do kwadratu równa się 1. A zatem mógłbym z tego wyciągnąć, ile jest równy sinus do kwadratu. Sinus do kwadratu jest równy 1 minus kosinus do kwadratu. Wezmę tą naszą całkę i teraz zaaplikuję ją do jedynki i do kosinusa osobno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj zapomniałem tutaj tego zapisać x-a, więc przewincie tam. Zobaczcie, że tam była moja literówka. Natomiast zobaczcie, co mamy po dwóch stronach. Czyż ten termin tutaj nie jest dokładnie ten sam niż ten, mogę go dodać, prawda, po tej lewej stronie. Czyli jeżeli dodam, będę miał dwie te całki. Można? Można. A ta całka z od 0 do 2pi z dx to jest oczywiście x od 0 do 2pi. To już widzieliśmy wcześniej tutaj, prawda? To jest dokładnie to samo. Czyli to będzie nam równe 2pi minus 0, a to, no cóż, mogę to tutaj skopiować. No i już widzicie, do czego to dąży? Chodzi o to, żeby odizolować tą całkę. To jest nasza oryginalna całka, którą byliśmy zainteresowani. Więc jeżeli chcesz ją odizolować, podziel obie strony tego równania przez 2 i wtedy nasza całka równa się pi, tak samo jak w tej czarnej metodzie, tak i w tej niebieskiej. No i jesteśmy w końcu gotowi do obliczenia tego pola powierzchni, także koniecznie zobaczcie MathMagics w kolejnym odcinku, a ja już się z wami dzisiaj żegnam. O ile dobrze pamiętam, dzisiaj był 28 odcinek, więc 28 pompek w szczytnym celu 1000 subskrybentów do ostatniego odcinka. Zaczynamy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Udało się. 28 pompek. Dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się. Cześć!